Święta, święta, wszędzie święta, w Robloxie również święta. Hej, halo, cześć, dzień dobry, ja jestem Hades i witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Robloxa. Słuchajcie, jesteśmy elfim pomocnikiem w krainie świętego Mikołaja, jesteśmy na biegunie północno-południowym i środkowym, jakimkolwiek byście tylko chcieli. No i słuchajcie, dzisiaj stajemy się pomocnikami Mikołaja, a ty, jeśli chcesz zostać pomocnikiem świętego Mikołaja, zostaw łapkę w górę teraz, a ja zobaczę, co da się zrobić. Więc w każdym razie, słuchajcie, jesteśmy pomocnikiem Mikołaja i musimy pomóc mu wykonywać jakieś podstawowe pierwsze rzeczy. Typu wziąć list, wziąć kopertę, pójść do skanera i sprawdzić, czy pan tutaj i teraz możecie sobie dać, nie, moi widzowie są grzeczni, więc to jest akurat, to nie był mój widz. No i rzucamy to do przedziału niegrzeczni ludzie. A, tutaj znów niegrzeczni, no kurde, no ja bym chciał sprawdzić koperty moich widzów w końcu, nie, no bo wiadomo, że nasi, moi widzowie to najgrzeczniejsi widzowie na świecie, nie, no teraz to jest koperta mojego widza na pewno, dokładnie, widzicie? I teraz tu możecie dopisać sobie swój nick, nie, na tym tej kopercie i teraz dostaniecie prezent, widzicie? No, więc skoro ja już wam załatwiłem to, że macie prezent w tym roku, to ty mi został łapkę w górę, tak jak mówiłem. Co to jest w ogóle? Pet egg? Można być pet i w ogóle, żebyście, słuchajcie, żeby nie było nudno, czy oczywiście. My lecimy sobie oczywiście, tak na samym początku myślę, że możemy się pobawić. Jeszcze nie wiem, co możemy się pobawić. Nie no, tak naprawdę wiem. Słuchajcie, generalnie jakby Mikołaj ma kilka prac, które można wykonywać, w sensie, które można wykonywać. Mikołaj ma dużo rzeczy, przy których trzeba mu pomóc, po prostu. Dużo rzeczy, przy których trzeba mu pomóc i my właśnie, no nie będziemy sortowali poczty, bo jednak to jest takie troszeczkę nudne. Widzę, że możemy, jak to się nazywa, możemy sobie mieć tutaj tytuły, rangi i tak dalej, możemy mieć backshop nasz oczywiście, żeby więcej prezentów trzymać, a prezenty są potrzebne nam po to, że idziemy do gift shopu, no nie, i idziemy po małe prezenty po prostu, w sensie tutaj możemy załadować sobie prezenty do naszego wora tutaj, jak widzicie jest kilka rodzaj tu prezentów. Tutaj niestety nie mam 10 poziomu, żeby wziąć, więc bierzemy sobie maluteńkie prezenty do woreczka i będziemy rozdawali grzecznym widzom, dzieciom i cokolwiek innym, znaczy no i pieskom, kotkom i wszystko. Dobra, chowamy wszystko do woreczka i fajnie byłoby, jakby ktoś mnie podrzucił, bo jednak to jest to troszeczkę daleko, a miasto jest tam, a ja nie mam pieniędzy, dlatego wiecie co, zrobimy chyba, zrobimy ten taki mały myk, albo jeszcze nie w sumie. Na razie nie, w ogóle ja tu sobie sprawdzę, co tu ciekawego jest, nie? Infinity Gift House, nie? Nie wiem, jak to działa, ale to kosztuje 4000 robuxów, to nie. W ogóle można końcy kupić se na 15 minut razy 2. Kupmy śmiało, czemu by nie? Właśnie, swoją drogą też moglibyśmy, kurde, bym te pety już sprawdził. Dobra, jako że musimy być szybkimi elfami, to sobie pozwolę na małe kupno tutaj rzeczy standardowo. No i lecimy do pierwszego komina, znaczy pierwszego komina. Lecimy jak najgorsi złodzieje do domu, no nie, spinamy się, no i słuchajcie, jesteśmy... Jak to? Ktoś tu był, ktoś mnie ubiegł, nie? Ktoś mnie ubiegł w tym domu i tam były już prezenty. Ej, no najgorzej, halo, proszę tak nie robić. O, właśnie, tu jest duża choinka, która aż korci się, żeby dać tutaj jakieś rzeczy, w sensie jakieś prezenty. Więc bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Moje maluteńkie prezenty już tutaj wlatują i my dostaliśmy dużo pieniążków za to, więc super. No to czas wrócić do naszej wioski elfiej. No, że w ogóle bardzo elf, dobry ze mnie elf w takiej koszulce, nie? No, ale tu jest elf. Tu jest elf, tu, o, tutaj jest prawdziwy elf, możecie nazwać mnie, jakim jestem elfem, na przykład, i w sumie ja bym też chciał pomóc ej, patrzcie, tam coś jest, tej chwila, stop, tam ktoś jest, ja nie wiem, kim ty jesteś, cześć, kim jesteście, co to za dziwne spotkanie pod choinką wielką, no ja nie wiem, nie chcę wiedzieć, dobrze, nie chcę wiedzieć. Tree decorate, możemy dekorować, czy możemy udekorować ten, o nie, potrzebujemy 10 poziom do tego, a ja mam 3, najgorzej na świecie, możemy kupić w ogóle siekierę, mamy siekierę, no i teraz możemy sobie,
moglibyśmy sobie, o jeny, to troszeczkę klikania nam zajmie, znaczy nie, no w sumie nie aż tak mocno, musimy choinki właśnie też, no bo wiadomo, Mikołaj oprócz tego, że daje prezenty, to na te prezenty musi je kupić, nie? Znaczy dobra, to jest w ogóle smyszona historia, żeby nie było teraz, więc mnie nie słuchajcie aż tak bardzo, ale wiecie, no my sprzedajemy choinki, a za choinki kupujemy materiały, które, dzięki którym są właśnie zabawki, czyli jakiś plastik, drewno, chociaż tutaj drewno akurat to byłoby bez sensu kupować drewno, ale inny rodzaj drewna na przykład, widzicie? To wszystko jest przemyślane, no nie cała tutaj, no święta Mikołaj, no implantacja czekolady po prostu i wszystko. Dobra, mamy. Czy to będzie ciągnął? O, to się ciągnie za mną, dobra, ile ja pieniążków dostanę? Proszę, halo, stop, choinka, hej choinka, hej choinko, i ziół do góry. No halo, ej. O, fajnie, dobrze, udało się, wow. Dobrze, dostaliśmy 122 chyba końce za to, wow. Udało się, jestem z siebie dumny. Naprawdę jestem z siebie dumny. Ja bym chciał petka kupić, nie? Bo pety pewnie są fajne i w ogóle, ale jeszcze jedną choinkę zetniemy, albo dwie, albo trzy. I zaraz się pobawimy jeszcze bardziej. I czy mogę kupić sobie lepszą sikierkę? A, to jest bardzo mała różnica, jeśli chodzi o siłę. No dobra, kupmy sobie peta, no żeby nie było, no kupiłem se te pieniążki, nie? Kupmy sobie peta, zobaczmy. Kupmy sobie peta, co mi w ogóle będzie dawał pet, mnie to bardzo zastanawia. To jest common lumber, has to help. Okej, okay, ciekawe, fajne, climb pet i, te, i co, i tu mam pety. Okej, okay, i equip, okej. Okay. I on lata za mną, i czyli mam jakiś tam procent szans, że ty mi teraz pomożesz przy ścinaniu tego drzewa. Czy no chciałbym zobaczyć, czy to ten, przepraszam, a dlaczego to będzie drzewo, czy on mi kradnie drzewo w tym momencie? Bo ja się czuję, będę się czuł bardzo oszukany, jeżeli on mi ukradnie to drzewo. I ja bym nie chciał, żeby on mi ukradł tego drzewa. Ej, weź sobie idź, kumpel. Jakby to było moje drzewo. Ha, moje drzewo. Ale dziękuję, że pomogłeś oczywiście, czy coś. Dawaj, dobrze jest, udało się, nie? To jest 112, opłaca się. To ile to drzewo ma? Okej, to drzewo troszeczkę ma, to ma 900, to... A, potrzebuję już większego poziomu, spoko, to do tego też będę potrzebował większego. No okej, czyli ja mogę zacząć od tych niskich, ten... Ej, fajnie, że ktoś tutaj zaczyna je, ale ich nie kończy w sumie. O, ej, opomógł mi chyba, ej, bo jak on tak świeci, to chyba mi pomagał w tym momencie. Tak, ej, ale fajne. I co, jak będę stał, to mi będzieś pomagał, czy tylko jak kliknę? Chyba tylko jak kliknę, nie? Dobra, kolejna te... O nie! Dobra, to co, czy ja mogę zrobić taki myk i... Co, czyli jeśli dotknę wszystkie choinki, to... jeśli dotknę wszystkie choinki, to są nagle moje? W zasadzie to pójdźmy i weźmy sobie może większy plecak i jednak zacznijmy, no, roznosić prezenty dla naszego świętego Mikołaja. Najgorsze jest to, że... Tych prezentów się troszeczkę tam troszeczkę długo się je zakłada na siebie, ale nie ma co tutaj narzekać, no nie? Pyk F i R i pyk i chowamy i ładujemy się i będziemy dostarczali znowu prezenty grzecznym dzieciom, bo jednak no te ścinanie choinek jest fajne, ale dużo osób tam jest, rozumiecie? A po co elfy mają robić tylko jedną rzecz? Jakby ktoś mógł sobie sortować na przykład naczynia, znaczy listy, nie naczynia, nieważne. A ja będę elfem, który roznosi dzisiaj właśnie prezenty. Co prawda mój elfi właśnie, jak to jest, bo skoro elfy są pomocnikami Mikołaja i mówi się elfi pomocnik, to w momencie, kiedy elf ma swojego pomocnika, to jest elfi pomocnik? Ale rozkminę mam, nie? O nie, najgorzej, ej, o! Ej, poczekam na kumpla i podwieziemy do miasta. Tam jakiś elf chyba nie znał prawa jazdy na sanie, tak mi się wydaje, bo troszeczkę mu... No troszeczkę mu coś nie idzie, cofanie na przykład, skręcanie i tak dalej. No cóż, no ja jeszcze nie zdawałem prawa jazdy na sanie niestety, więc... No niestety, no ja tu nic nie zrobię. Ale małe prezenty jak najbardziej idziemy rozdać, mam ich 20, więc myślę, że nie jeden domek obskoczymy nawet. W sumie bardzo fajny motyw w ogóle, ja tak uważam, szczerze mówiąc. Dobra, to
to jest jakaś mała choinka, więc na szybciora rozdajemy tu prezenty. Fajnie, jakbym mógł wszystkie zostawić. Okej, tutaj już nie mogę zostawić więcej, więc musimy lecieć do kolejnego, może do tych małych domków. Tutaj skoczymy sobie, bo czemu by nie, mamy kilka ich obok siebie. I po 5 prezentów w każdym zostawimy. No i tym samym będziemy sobie powoli bili poziom. I jeb, kolejna choineczka. Tutaj czwarty poziom jest nasz. Pieniążki dostajemy, lecimy do kolejnego domu. Bo no jednak nie tylko oni, nie tylko jeden dom dostanie prezenty. Wszyscy tu byli grzeczni, więc no jak najbardziej trzeba tutaj ich uszanować i dać im to, czego oni chcą. Dobra, czyli mamy finito, jeśli chodzi o tutaj o wioskę, wracamy do nabiegu po prostu i robić dalsze zadania. A tak w zasadniczo kupmy sobie 10 tysięcy końców jeszcze, bo czemu by nie. No i słuchajcie, mając 11 tysięcy końców, kurde, chociaż bardzo bym, ja bym uzbierał na to może i to byłoby super, szczerze, bo tu mamy, no jest większa szansa, w ogóle, ja tu mogę jeszcze tu pracować, ale fajne, lol, tier pierwszy. Okej, potrzebujemy tak, wood, candy, plastic, wood, dobra, candy i plastic jest na samym końcu. Fajnie, no w sensie, nie sądziłem, że tutaj jeszcze można robić zabawki. Ale odjazd, serio, a robię tutaj na tym biegunie i ja nie wiedziałem o tym, naprawdę. Dobra, pyk, i zrobione, i co, i wyszły zabawki moje, które zrobiłem, ale odjazd, A dostaliśmy za to jakieś pieniądze? Bo ja nie wiem w sumie, ta chwila, bo ja nie patrzyłem, czy ja dostałem jakieś pieniądze. Dobra, ginger to i robimy. 3 razy candy, go, 3 razy candy. Pyk, jeszcze 2, dobra. Kurde, ta animacja już byłaby zbędna, naprawdę, nie? I mamy 371 i aha, i dostaliśmy 40 dolków tylko. Okej, spoko, ale... Fajny, jesteś fajny bajer taki ten, troszeczkę bym powiedział. Kurde, dobra, w sumie to wyjdźmy stąd. Jakby, wyjdźmy stąd i chcę to jajko, no nie? A z racji tego, że mnie nie stać na to jajko, to kupmy sobie jeszcze troszeczkę tutaj końców, tak? I kupmy sobie to jajko. I co w jajku będzie? Jeśli będzie come on, to rare present. Has 30 second get you... Wow! Ej, fajne. Fajne, czekajcie, pecik. To jest rare equip, okej. Nie. Unequip, dobra. I equip teraz ten. A co będzie klik unlimit? Aha. Ej, słuchajcie, idziemy do największego domu, w którym się najbardziej pali światło, bo jestem ciekaw, znaczy zakładam, że tam już wszystko jest zajęte i tak dalej. Ale warto spróbować jest, czy nie, dobra, jest drabina, nie? Jest drabina, to fajnie, więc mam nadzieję, że będzie tu duża choinka i będę mógł zostawić wszystkie prezenty, to będzie bardzo miłe. Wow, ale ten dom jest duży, naprawdę, i ten dom jest na... Co? Nie, to jest Infini, no nie! Ale czuję się oszukany, w sensie, kurde, ja myślałem, że jest dostęp tu. Nie, to tutaj pewnie jest jeden. No właśnie, ktoś tutaj już był. Ach, no tak, bo te największe domy no najbardziej kuszą ludzi, no nie dziwię się, bo sam chciałem iść do największego domu, bo tam najwięcej prezentów można zostawić jednak, nie? Jakby, no elfy to takie leniuszki małe, że tak powiem, no i sobie lubią tak ułatwić życie troszeczkę, ale może tutaj mi się uda, na przykład tak, tu mi się uda zostawić prezent, więc bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. I tutaj w ogóle, mój prezent pozwolił mi. Tak, mój prezent sobie tam działa pomalutku. I w momencie, kiedy zostawiam jeden gift, to miałem mniej, a mam więcej. O co chodzi? No, ale w momencie, w którym zostawiam tutaj gifta, to mój prezent automatycznie czasami dorzuca drugiego. A co najlepsze, mam na to prawie co drugi prezent szansę. W sensie w teorii. No na przykład, tutaj się właśnie uaktywnił i to jest super.
i dostajemy dzięki temu więcej expa, więcej pieniążków, żebyśmy mogli dalej sobie tu działać, więc super, jakby ja jestem szczęśliwy z tego powodu, nie powiem, że nie, bo ten prezent naprawdę fajnie działa i ja uważam, że tak, fajnie on działa. Mamy 3 prezenty, no najchętniej to ja bym powiedział, dobra, nie chce mi się wchodzić już do kolejnego domu, ale wejdziemy już tylko po to, że może zamiast tych 3 prezentów uda nam się zostawić właśnie 4 prezenty i zostawiliśmy 4 prezenty. No i teraz musimy wrócić do wioski Mikołaja i znów wziąć nowe prezenty. Znowu niczym złodzieje wspinamy się na komin domu i zostawiamy prezenty i dzięki temu będziemy bardzo, bardzo szczęśliwi. W ogóle ja bym chciał większe prezenty zostawiać, wiecie co? Dlatego chciałbym podwójny exp na 2 minuty, na 15 minut. W sumie to powinienem od samego początku zrobić, a nie teraz. Lipa, no i słuchajcie, no i teraz ten exp będzie leciał, nie? Bo jednak chciałbym wam jeszcze pokazać tutaj te lepsze prezenty i tak dalej, niż po prostu, wiecie, tutaj pograć 15 minut i powiedzieć, a dobra, to już wam pokazałem tryb i to nie trzeba dalej. Chciałbym wam więcej pokazać i tyle. Dajcie mi znać, czy chcielibyście więcej odcinków z tego. Chociaż wydaje mi się, że to taki raczej jednoodcinkowy tryb jest, żeby wam pokazać, co jak się robi, no bo jednak świąteczne tryby gdzieś tam bardzo szybko zanikają w czasie, no nie ma co tutaj ukrywać tego, że tak się dzieje. Mamy 3 prezenty i lecimy do małego domku, do maluteńkiej choinki. Jeszcze, bo nawet najmniejsze choinki zasługują sobie tutaj. O, tutaj nie wszedł dodatkowy prezent żadny, szkoda. Szkoda, nawet najmniejsze domy zasługują na jakiś prezencik. Może największy dom tym razem nie będzie już przepyrany przez naszych elfich małych kumpli. W sumie bym się bardzo cieszył. Dokładnie, nie jest przepyrany, bardzo fajnie, bo tutaj można najwięcej prezentów zostawić. I to jest super, i to jest fajne, i to jest miłe, przyjemne i w ogóle. W sumie, to jest tyle, nie? Więc chyba zostawiliśmy 9 prezentów, mimo że zużyliśmy ich 6, więc super. Halo? Weź na drabinie, elfie, upośledzony elfie, dlaczego ty mi to robisz? Że nie potrafisz wejść po drabinie. Ej, a mogę wyjść domem? W sensie to byłoby tak przyjemne, jak domem. Jakbym mógł wyjść drzwiami po prostu, nie? Tak, o, nie, niestety nie mogę. To się... Skoro nikogo nie mam, to jaka różnica jest to, czy wyjdziemy kominem, czy ten, czy drzwiami? A przynajmniej byśmy mogli wyjść drzwiami. To byłoby bardzo przyjemne. To byłoby bardzo, bardzo przyjemne. Ja bym nie narzekał, naprawdę. Ja bym się bardzo cieszył z takiego rozwiązania, bo przynajmniej nie trzeba być się brudzić i myć się co każdy wypad do domu. Właśnie, kurde. No, w sumie 10 poziom. Chciałbym wbić 10 poziom i pokazać wam rzeczy na 10 poziomie tak naprawdę. No i udało nam się wbić 10 poziom i w końcu możemy udekorować coś, co przynajmniej tak mi się wydaje. Change color, chciałbym place. Okej, czy ja mogę... dobra, dobrze, czyli... muszę tu... O... rotate leciutki, dobra. Mogę? Dobra, to jest czerwone, tutaj ładnie, czerwone lampeczki, tutaj już za dużo jest, okej. Dekorujemy choinkę, jakby... Ambitnie, nie powiem, ambitnie. Rotate, weź jeszcze tutaj tak ten, dobra. Zrotatujmy, wiecie o co chodzi, nie? Change color. Okej, a mogę jeszcze raz zmienić? Aha, nie, liczyłem, że coś tutaj będzie. Place, confirm, okej. No spoko, w sensie, no takie ubieranie choinki, to nie powiem, żeby było to jakieś najbardziej sensowne, czy coś takiego. Jeszcze sprawdźmy prezenty od 10 poziomu. No dobra, słuchajcie, lecimy do kolejnego domu i załadowałem sobie małe prezenty. Co ciekawe, jeden mały prezent zajmuje 2 miejsca tutaj, więc prawdopodobnie dostaniemy też więcej expa za to. 14? Nie wiem, czy mam dalej podwójnego expa. Jeżeli nie, to w sumie i tak się opłaca, nie oszukujmy się. I tak się opłaca z powodu tego, że... dostajemy więcej expa, więcej pieniędzy, a chyba się skończy mi już ten podwójny exp. Tak, skończy mi się ten podwójny exp, więc spoko, więc jak najbardziej spoko. I to jest fajna opcja, naprawdę. No bo w sensie mamy w teorii mniej prezentów, ale za to przynajmniej dostajemy więcej expa za to. No dobrze, moi kochani, ale to będzie na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do kolejnego materiału. No i cześć!